Cześć, witajcie w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj sprawdzimy sobie, jak będzie wyglądała pogoda w nocy z poniedziałku na wtorek i na wtorek, bo ostatnia noc była bardzo zimna i pewnie wielu z Was zmarzło, bo myślało, że będzie trochę cieplej, jednak te temperatury były faktycznie bardzo chłodne. To widać chociażby przy odczytach temperatur ze stacji EMGW z ostatnich 24 godzin. Tutaj z nocy z niedzieli na poniedziałek najniższa temperatura w Łodzi minus 1,3 stopnia Celsjusza. Najwyższa na Helu 8 stopni Celsjusza, prawie 9, ale sytuacja jeszcze zmienia się wtedy, gdy patrzymy na temperaturę na wysokości 5 cm, wtedy prawie cała Polska jest na niebiesko, czyli od 0 do minus 4 stopni. Minus 4 stopnie w Łodzi, 7 stopni Hel, Legnica. Więc no, powiem Wam, dosyć ciekawie to wygląda. A jak będzie wyglądała kolejna noc? Poczekajcie i zaraz sprawdzimy. Partnerami naszego kanału jest aplikacja Monitor Burz, strona sieci obserwatorów burz oraz Jarosław Turała ze strony Sorry, taki mamy klimat. Możecie nas wesprzeć subskrybując nasz kanał, lajkując nasz film bądź pisząc komentarz. Możecie zostać naszym patronem lub postawić nam kawę. Za całe okazane wsparcie serdecznie dziękujemy. Zobaczcie, jak wyglądają Krupówki, jak wyglądały Krupówki 9 października. Opady śniegu, gęste opady śniegu, no całkiem powiem Wam już zimowo. Ta zima powoli puka do naszych drzwi i będzie to widoczne najbliższej nocy. W tym momencie, czyli w poniedziałek, w godzinach wieczornych, słabe opady deszczu jedynie na terenach przybrzeżnych i gdzieś tam na południowym zachodzie Polski. Jednak te opady są mało znaczące. Natomiast sytuacja w kolejnych godzinach będzie wyglądała tak, że w wielu miejscach Polski północno-wschodniej, Polski wschodniej, Polski również centralnej, południowo-wschodniej niebo nam się rozpogodzi, a to spowoduje, że jakiekolwiek ciepło, które tam jeszcze było, zostanie wypromieniowane, a to znów spowoduje, co nam to spowoduje? Spadki temperatur, i to dosyć mocne spadki temperatur, ale zacznijmy od tego, co jest tego powodem. Niż Kurion będzie nadal znajdował się nad Morzem Północnym. Front atmosferyczny związany z tym niżem, w tym wypadku front atmosferyczny ciepły, będzie gdzieś tam w okolicach granicy niemiecko-polskiej. Natomiast po wschodniej stronie wyż Ulrich. I ten, dzięki temu wyżowi po wschodniej stronie ta pogoda będzie trochę lepsza, a to będzie powodowało spadki tej temperatury, bo tu mamy dosyć chłodną masę powietrza. No to lecimy, sprawdzamy sobie, jak mocno te temperatury spadną. Ale zanim to nastąpi, zobaczmy sobie, co będzie tutaj z tym zachmurzeniem. Nie bójcie się, tu w tym momencie nic nie pada. Ja po prostu zmienię sobie mapę na Swiss HD 4x4 i widzimy, że lokalnie słabe opady deszczu mogą występować w województwie dolnośląskim, na wybrzeżu oraz w województwie warmińsko-mazurskim. Jednak te opady naprawdę nie powinny być znaczące, powinny być słabe. W nocy na krańcach, w południowo-wschodniej Polsce, w województwie małopolskim, podkarpackim, na południu województwa lubelskiego i w województwie świętokrzyskim możliwe są mgły. Te mgły będą utrzymywały się dosyć długo i dopiero będą zanikać koło godziny 11, 9, 10, 11 bądź 12. Tam zanikać. One się będą unosić i będą przybierać formę chmur stratus, więc tam zachmurzenie duże do całkowitego. W Polsce zachodniej i południowo-zachodniej możliwe są opady deszczu lokalnie. Im bliżej granicy, tym te opady mogą być silniejsze. Na północy również te opady mogą być, jednak tam powinny być dosyć słabe. W godzinach południowych i popołudniowych strefa opadów z Polski zachodniej powoli będzie przemieszczać się w kierunku wschodnim, jednak te opady nie powinny być silne, powinny natomiast nieść przede wszystkim zachmurzenie duże do całkowitego. W Polsce wschodniej bardzo ładna i słoneczna pogoda. Temperatury, które są tak bardzo istotne już w momencie nagrywania tego materiału, na wschodzie i w centrum od 2 do 4 bądź 6 stopni Celsjusza, w Polsce zachodniej i północnej od 8 do 12 stopni Celsjusza, tam zdecydowanie cieplej. W nocy te temperatury dosyć mocno będą spadać, ale najmocniej i najsilniej między godziną 4 a 6 nad ranem, wtedy to w Polsce wschodniej od 0 do 2 stopni Celsjusza. Ba, na pograniczu Mazowsza i Podlasia
oraz na północy województwa lubelskiego temperatury spadną poniżej zera do minus 2, minus 3 stopni Celsjusza. Ale dopiero przy gruncie temperatura pokaże pazur, bo jeżeli wybierzemy sobie wyliczenia modeli, znaczy wyliczenia temperatury przy gruncie, to w wielu miejscach Polski wschodniej i centralnej temperatury poniżej zera, od zera do minus 4, a lokalnie nawet minus 5 stopni Celsjusza. Jedynie cieplej w Polsce południowo-zachodniej, tam od 6 do 12 stopni Celsjusza i na wybrzeżu od 6 do 8 stopni Celsjusza. Nad ranem te temperatury będą, tak jak mówiłem, najchłodniejsze, więc może być tak, że będzie trzeba skrobać szyby w autach. Potem natomiast temperatury zaczną rosnąć, przy czym te wzrosty nie będą jakieś spektakularne i około godziny 14 w Polsce północno-wschodniej, tam gdzie były wcześniej te mrozy, te bardzo niskie temperatury od 8 do 10 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 10 do 12 stopni Celsjusza, ale bardzo chłodno będzie na południu, na pograniczu lubelskiego z województwem podkarpackim, tam od 2 do 6 stopni Celsjusza. Wiatr słaby do umiarkowanego, tam może nawet nie do umiarkowanego, od 10 do 30 km na godzinę. No i ciśnienie, to ciśnienie, które jest dla nas tutaj bardzo istotne. W tym momencie w wielu miejscach Polski od 1018 hektopaskali w Polsce północnej do 1020 hektopaskali w Polsce południowej. W kolejnych godzinach to ciśnienie będzie wzrastać, szczególnie w Polsce południowej, ale to nie będą duże wzrosty. Natomiast od północy zacznie do Polski się zbliżać niż, a to spowoduje wzrost gradientu poziomego ciśnienia. I tak w Polsce południowo-wschodniej 1024 do 1025 hektopaskali, w Polsce północno-zachodniej 1014 hektopaskali, to spowoduje oprócz bólu głowy też wzrost prędkości wiatru. O ile w Polsce południowej, centralnej i północnej ten wiatr od 10 do 15-18 km na godzinę, o tyle na wybrzeżu od 30 już do 40 km na godzinę. Tam może być silniejszy. Wiatr wiejący z południa w kierunku północnym. Ale się nagadałem. O matko jedyna. Dobra. Co w kolejnych dniach? Ile strzałek? Ano w kolejnych dniach będziemy mieli jeszcze 10, czyli właśnie jutro, te temperatury od 12 do 13 stopni Celsjusza, ale potem wzrost. Już 11 modele wyliczają od 18 do 20 stopni Celsjusza dla Warszawy, a niektóre 21 stopni Celsjusza. Potem natomiast w nocy z 11 na 12 będzie nadal wysoka w miarę temperatura jak na noc, ale potem nagły spadek do 8 stopni Celsjusza, a więc wędrówka pierwszego frontu chłodnego. Potem będziemy mieli 13 wzrost temperatury i apogeum wysokich temperatur 14 lokalnie możliwe w centrum Polski od 20 od 20 do 24 stopni Celsjusza. Aczkolwiek tutaj powiem Wam, że tutaj na dwoje babcia wróżyła, jak to mówi, o jeszcze prognoza jest dosyć daleka. No i potem spadki temperatur i te spadki już takie dosyć znaczące, z dnia na dzień coraz chłodniej. 11, 14 możliwe silniejsze porywy wiatru. Przy czym prawda jest taka, że jeśli chodzi o te porywy, to pierwsza aktualizacja pokazywała dosyć duże te porywy, druga już małe, trzecia znów pokazuje duże i to naprawdę jest, naprawdę to może się tutaj mocno zmieniać, więc tak to wygląda. Ja w tym momencie kończę, życzę Wam dobrego wieczoru i pozdrawiam.